Halo, halo, Mufinka! Co tam? Ja to już spędziłam mój piękny mościk, który mi właśnie tutaj wyszczęścisz. Ja chyba sobie jeszcze może dookoła zrobię jakąś barierkę, nie wiem. No to wiesz, a my musimy wymienić dzisiaj dom. Jaki dom? No musimy wymienić cały dom na różowo, no przecież tak powiedziałaś. A to wymieniamy wszystko zająć. Na różowo. Ja zrobię ten ładny. Ale ty zrobiłeś dziury w domu, zobacz jak ten dom teraz wygląda. Nie. Jak nie? Jeśli masz drewno, to mi tak, ja ci pomogę. Drewno? A to drewno to trzeba sobie wyrąbać, nie ma tak łatwo. Znaczy, i tak dom będzie różowy. No ja nie mogę, proszę cię bardzo. Ja nie, wszystko zepsuję, cały dom. I gdzie będzie bałwanek teraz mieszkać? Wiesz, bo zaraz przecież potwory przyjdą. Teraz już są te latające, nie wiem czy wiesz. Żartujesz. No już są. Dobra, ja szybko tu wymienię tylko to. Dobra, jest gotowe. Ej, trzeba uważać na tą świnkę, bo ona ma siodło. To jest najważniejsza świnka. No. W ogóle, Kitek, gdzie tutaj. Przepraszam, to było przejście chyba, czy nie? Nie było tu żadnego przejścia, nie, Ufinka. Nie, ty chyba pijana byłaś tutaj normalnie na tej wyspie. No co, trzeba powiedzieć, pamiętasz jakieś przejście, którego nie było. O matko, ile owiec! A, bo ty nie byłaś teraz przy naszej owczarni. To się nazywa owczarnia. Trzeba je wszystkie ostrzyc. Już różne kolory mamy. I teraz elegancja. Każda jest. Jeszcze tu białe, ja nie mogę. Ale się tego... No już! Jeszcze różowa! O matko. Nie, spadła różowa wełna. O, nie, a ja wiesz co, ja robię teraz barierki. Matko, jak one wszystkie tutaj jęczą. Dobra, 36 wełny różowej. Tak więc uda mi się coś... Świnko, proszę nie przeszkadzać. Tutaj różowy domek dla Mufinki, no. A ty, no dobra, nie masz. Nie. No mów, powiedz, no jestem ciekawy, co chciałeś powiedzieć. Ja już prawie wymieniłem dwie ściany. Jeszcze góra, nie, zabraknie chyba trochę. Patyki, no to trzeba wziąć i co zrobić? Patyka. Zebrać. No tak, co ty myślisz, żeby wziąć się w końcu tutaj na tej naszej wyspie do pracy? Ja cały co czas o tym myślisz? Ja właśnie w tym momencie sobie kraftuję, bo się uczę oczywiście, bo ty, ja wiem, że ty jesteś dobry w tym, ale no mi czasem idzie gorzej trochę, ale to tylko czasem. Masz melonka, to jest super melonek. Dziękuję. Dobra, ogólnie ja wam muszę pokazać. Chodź. To był team arbuzik. To chodź. Zobacz, tu mamy farmę, tu jest farma. Gdzie fajnie wygląda to moje serduszko się w tym lasku. Tak, super, co nie? Ale patrz, tu jest farma, tak? I tutaj, tu Mufinka, zakaz deptania. Nie wolno to deptać. Że to? Nie. Nie, no, nie widzisz farmy, tu nie wolno. No bo chyba trzeba nawodnić, tak? I fajnie, tylko strasznie to tak, strasznie. No, zboże tutaj trzeba będzie wiesz po co jest to zboże? A co będziemy jeść wtedy z tego? Jakieś bułeczki? No można z tego chlebek robić, gdzie uciekasz? Mufinka, no. Wielki most Mufinki. Dobra, wielki most Mufinki potrzebuje... A właśnie, a ten most jest nad czym? Nad wodą chyba, tak? W sensie tutaj woda płynie, czy nie? A jak ty tam chcesz wodę wlać? Normalnie, tak. Jak? Wodospad mi tu robisz? O, patrz, woda. Wow, ej, to fajne. Dobrze wyszło. No, nie kleje się ta woda, będzie śmiesznie. Dobra, i co za to obudowujesz, żeby się nie dało spać? No, żebym ja nie spała. Ale to musisz tą tabliczkę wziąć i przenieść gdzie indziej, bo nie będziesz mogła tam... Panie krowę, ale nie, proszę. Ta tabliczka może stać. Ej, mogę zapchnąć krowę? Kitek, no zobacz, ona chce. Ale zobacz, Kitek, ona chce skoczyć. Zachowuj się, ona nie chce skoczyć. Nie? A mi się wydaje, że chce. Ja potrzebuję drewna. Mufinka, zeskoczysz tutaj, na dół? Nie. To weź. Jestem, Kitek, ty w ogóle jesteś w ogóle niemiły. Jak możesz... Jaki jestem? Ja jestem niemiły. Że nada, wymieniaj ten dom na różowe. Nie. Ale nie mamy już różowej wełny, bo różowe owce się... Jak to nie? No, różowe owce nie robią różowej wełny, proste. Żartujesz. No to jest... co by zrobimy teraz? No nie wiem, mamy inne kolory. No. Nie, o, niebieska owca jest, czerwona. A czy z brzozowego drewna byłby biały płot? Tak. Żartujesz! Czemu mi dopiero teraz to mówisz? No, bo nie mamy brzozowego drewna. No tutaj jest jakieś. Ale nie mamy brzozowych sadzonek, to jest problem. A jak jest dobry? No nie wiem, musielibyśmy chyba ze skrzynki. No nie ma tutaj, ja tu nie widzę. Ja nie mogę, jaki tu jest wielki harmider, wszystko coś skrzeczy, barczy, świńczy, czy jak to się mówi. No świńczy. Jak nie ma, dobra, ja choć. Mozika, ja idę w tym momencie pokopać trochę naszego bloku. Ja dzisiaj wbiłem chyba dwa levele. Znowu nas coś tam dopadnie, ja nie jestem pewna, czy. Ale może przyjdzie właśnie ta, jak ty, no co to ty chciałaś tam, o, brzozowo. Brzuskę, tak? Ta? Może będzie sytuacja, że brzuskę dostaniesz. No dobra, próbuj. Przypominam ci, że ty też, o, owieczka. Trzeba ją, proszę, pani owieczko, przesunąć się w tamtą stronę. Ja szybko, o, nie to. Ej! O. Dirt jest najważniejszy, powiem wam, że najciężej idzie tutaj znalezienie dirtu, a dirt jest bardzo potrzebny i do owiec, i do sadzenia. Pokażę wam pewien trik, którego możecie nie znać, bo ja się już nauczyłem, że jeżeli macie, jest taka ziemia, o tu jest dirt, ale tu jest taki coarse dirt, czy coś takiego, nie wiem co to jest, i to jest jakby dirt ze żwirem. Możecie zrobić sobie coś takiego, że jeżeli na przykład gracie jakiegoś skybloka, czy coś takiego dziwnego, jeżeli macie taki dirt, on jest zepsuty, możecie go wziąć i jakby klepać łopatą, zebrać i wtedy tworzy się normalny dirt. Więc w tym momencie mamy
mamy normalny dirt i można jeszcze więcej rozbudowywać, bo tamten dirt się do niczego chyba nie nadaje, z tego co wiem. Tak więc taki tip od Łukaszka, od Kitosława. Dzień dobry. Brum, 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 brum. Uwa! Prawie co? Spadłem. No mówię ci, uważaj, Kite. Weź dokończ to. Jesteś taką niezdarą. Co niezdarą? No to powinnaś już to dokończyć, a nie. No już prawie. A ja prawie tu spadłem, fajnie, tu jest niedokończone. W ogóle, Kite, chodź, no. Nasze koszyko, bo zachód słońca i ten wodospad i ten most, zobacz jak to fajnie wygląda. Gdzie? Gdzie ten? No to ale wygląda gdzie, widzę, tak, gdzie jest to słońce? Tam jest słońce, z tamtej ale strony. Ale chodzi mi o kolor nieba. A, no to kolor nieba spoci. Zostań tam, zostań tam. Czekaj, czekaj. Widać mnie? No, no widać, no gdzie miałoby cię nie miało widać. Pochodnie. A to gdzieś są w którejś ze skrzynek, tam jest pewnie, w tamtych skrzynkach jest pewnie pochodnie. Tak, tak, tam gdzieś gotowe musisz posłuchać. Gotowe węgiel? Nie, gotowe są. I węgiel też jest, ale w picyku chyba. Albo gdzieś tam porozrzucany. Ja zbieram tego i tego jest masę cały czas. Ja robię kolejne skrzynki, kolejne, a ty muffinka tego nie segregujesz, bo co innego jak... To nie, to są... To jest mydło? To są... Tak, mydło, to jest mydło. Wiem, że to się nie myje. To są cegły. Tak, ja przepalam klej na cegły, żeby sobie zrobić kamienny domek. Ale że ci wyskakują pochodnie, czy to są pochodnie, które zrobiłeś? Gdzieś je zrobiłem i gdzieś je wrzuciłem, wiesz? No to szukam super. Już. O, tu są, znalazłem. Proszę, 31 pochodni o, leży. Dziękuję, dziękuję. Dobra, a tu w ogóle, nie wiem czy ty widziałaś, ale no. Ta druga skrzynka ma bardzo dużą ilość bloków, tylko że ty pewnie tego nie sprawdzasz. Andrzej, tak. Co robi Andrzej przy naszych zwierzakach? Gdzie jest Andrzej? Właśnie, właśnie, proszę. Andrzej sam tu wszedł. Partujesz. No poważnie, on sobie sam tam no, bo przyszedł. Wiesz, on był samotny. Samotny był? On był samotny. Muffinka. No. Słuchaj, musimy pozbierać więcej tych, bo my mamy dopiero 23 poziom, a prawda jest taka... Gdzie ty jesteś? Ja chyba nie zebrałam tych. O matko! Co? O matko, co tu się czy pokazało? Chodź na chwilę, Muffinka, szybko. No. Chodź zobaczyć, co się nie, tu dzieje. Ojeju, o jaki on jest śliczny, jaki poczekaj, on jest cudowny, no, jaki on jest już, piękny. Poczekaj, jak przyjdziesz, to ci go pokażę. Nie, pokażę ci go dopiero jak przyjdziesz. No. Jak przyjdziesz, no, no chodź tutaj za tym przejdź. Zobacz, Andrzej 2. No co, Andrzej 2. Szłam tutaj za Andrzeja? No, ale no, drugiego ja... Andrzeja, zobacz, tam jest jeden i to jest drugi. Ej, a jak się robi mały Andrzej? Może nie... Wiem, jak to się może. Trzeba będzie zrobić te takie grzyby takie, co są niebieskie i chyba będzie dało się je rozmnożyć. Nie skomentuję. Napiszcie w komentarzu, czy to działa, że jak damy im grzybki, to oni w tym momencie będą, o, diamenci, lubimy diamenci. Będzie oświetlony, właśnie więc potwory do nie. Jerzyk, siedź tam, nie lubimy jeżyków. Dobra. Ja bardzo wierzę. No, ale to są złe jeżyki, one cię biją. Nie, świnia, won, z wyspy, poszła. A to ta świnia, właśnie się dziwię, na jaką świnię ty krzyczysz. O matko, to była giga świnia. Giga świnia, da się pochodnią samego siebie podpalić? Pochodnią się nie da, nie zrobisz nic głupiego. To, że chciałam, czy coś? Nie. Powiem wam, że największy problem mam ze zbieraniem tego wszystkiego, bo jest tego tak dużo, a że masz ja nie ogarniam. Wiesz co, no drewno nie, drewno pasowałoby ściąć. No już ci zbieram. Drewno. A co chcesz zbudować? Ja no dalej robię kończę jakby tą barierkę. Ale ty jesteś drzewem? Ty jesteś drzewem. Tak, jestem drzewem. Nie mówię do ciebie. Jestem drzewem. Od dzisiaj jestem drzewem. A ile potrzebujesz? No wiesz co, jeszcze tak dwa. Drzewa czy dwa drewna? No drzewo. Czy dwie deski, bo to jest wiesz. Nie deski, drzewo, drewno. No nie, ty ścinasz je. One no, odrosną? No bierzesz potem, stawiasz, patrz. No. Sadzonka. Sadzonka! Miałaś postawić pochodnie, a jest tu strasznie ciemno i nic nie no będę stawiam. Widzieć. No stawiam, o co ci chodzi? No, na moście to chyba tak, ale ogólnie to tak mało. Ty to zawsze coś wymyślasz. I marudzisz. Strasznie marudzisz. A widziałeś ile mamy różnych kolorowych... Panie świnko, świnko. Pani to jest świnka. Od dzisiaj mamy nazwać ją świnka, słyszysz? Bo ja nie świnko powiedziałem, więc to jest świnka nasza nowa. Pani świnko, proszę jabłuszko. Nie chcesz jabłuszka? No to szkoda, ja zjem jabłuszko. Jabłuszka są pyszne. Pyszne jabłuszka. Jabłuszko. Ona pogardziła twoim jabłuszkiem. Co? Gardziła twoim jabłuszkiem. Wiem co zrobię. O, ale mam plana. Słuchajcie, zrobimy tak. Czy my tu mamy crafting? Nieważne. Zrobimy sobie tutaj wejście na górę. Ale tak, nie zdobyłeś. A jak się tak. Nazywa? I dach wymienimy te... Co? Chcesz nam zrobić taki jakby taras? To będę robić drugie piętro mojego domku. A, więc trzeba cały dach skuć. Będzie dużo budulca. No to jak nie... się nazywa brzoza? Te co? Sadzonki brzozy, jak się nazywają? No, ale nie mamy sadzonek brzozy. Ale jak się nazywają? Sadzonka brzozy. No fajnie. Nie wiem jak się nazywa sadzonka. Jak ją rozpoznajesz? Jest taka bialutka po prostu. Tak, sadzonka jest biała? No widać po prostu. Tak, to jest jakby tyć białe drzewko, to widać. Okay. Myślę, że już fajnie jest oświetlony ten most i fajnie to wygląda. Właśnie chyba to skończyłam. Pomożesz mi tu pracować? Ja tutaj też kiedy robię ważniejsze rzeczy. Ważniejsze? Głupotki. Głupotki? Ja uważam, że zrobiłam mega robotę.
przydałyby się kwiatuszki, ale tutaj nie ma ziemi, żeby je posadzić. Ej, mogę posadzić tu kwiatuszki? No, idę poszukać ziemi! Szukam ziemi! Tylko problem jest taki, że nie będziesz miała ziemi z trawą. Wiesz, o co chodzi? A one się nie posadzą na takie Ale no będzie to źle wyglądało, bo bez trawki nie będą miały trawki. Dobra. Trudno. Mamy green terracotta, ale to raczej się nie przyda. Mufinka! Mufinka, chodź tu. Szukam ziemi, wiesz? Mufinka, słuchaj, jest sprawa. Trzeba dach wymienić. Dach trzeba wymienić normalnie na... Zobacz, ja już zebrałem co w dach. Niektóre puste te skrzynki? No bo to znaczy, że dostawiłem je po to, żeby były dodatkowe już. Rozumiesz, o co chodzi? Po to, że zaraz będą pewnie pełne. No chyba, że tak. Ojej, drogi. O, mam ty jakieś kwiatuszki masz tutaj? To mam. Kwiatuszki. No nie wiem, czy ja mam jednego białego kwiatuszka. Tu w tych innych skrzynkach raczej są kwiatuszki. Dobra, oj, znalazłam. Jaki ładny znalazłam, dobra. To. Dobra, weźmiemy szybko to. Nie, no nieważne już. Idę zrobić nam piękny ogródek wokół naszego, no wokół mojego mostu. Most Mufinki, wielki most Mufinki. Ja bym z tej zrobił, bo jej mamy najwięcej. Dobra, Mufinka, ja kończę dach naszego domku, co prawda, żeby wymienić cały domek na różowy. Jest na razie niemożliwe, dlatego że po prostu, jak widzisz, jest tutaj za mało różowej wełny. Więc no to dach... jest twoja wina. Czemu? Czyli za mało. Ale no to nie jest moja wina. To jest wina tego, że owce nie dają. No bo ty się nie starasz. Nie, bo ty nie pomagasz w ogóle. Ja robię tutaj, przepraszam bardzo, przepiękną łączkę. Budujesz most przez dwa dni. Jakie dwa dni? Dwa odcinki. Ale się bardzo męczę z tym, bo ja cały czas się uczę. Jakie ładne różowe niebo, jak ślicznie tutaj. Chodź tutaj do mnie na górę. Nie, bo mi zrobisz coś. Nie zrobię ci na... Zetkniesz mnie stamtąd. Chcę, żebyś zobaczyła, jak wygląda góra naszego budynku. No dobra, to w takim razie się zastanowię. Zaraz ci powiem jedną rzecz, której się najbardziej boję ogólnie, bo... A nie tych... Co? Zobacz, zobacz. Problem jest taki, Mufinka. Spójrzmy tutaj, spójrzmy. Że cała nasza wyspa jest z drewna i wełny. No. Drewno i wełna. Co się dzieje, kiedy ktoś weźmie zapalniczkę? Przepraszam, masz jabłuszko. Złote jabłuszko. Jak ktoś weźmie zapalniczkę i podpali jeden blok, jak myślisz? Kiedy zaczniesz tego robić? Ale to nie ja, na przykład jak byłaby burza. Nie będzie burzy. No, mam taką nadzieję, a wyobraź sobie, jak była burza i wszystko by spłonęło. Wełna też płonie? Tak, wełna też i to jeszcze najszybciej. Tak. Jedyne co nie spłonie to bałwany. Okay. Bałwanowy biom. No bałwanki. No tak, faktycznie. Dzisiejszy odcinek będzie budujemy różowy domek dla Mufiny Art. I tak nazwiemy odcinek. I skończyłem już prawie. W sensie dach. Ale super to wygląda. Idę jeszcze poszukać kwiatków. O nie, trzeba to wszystko. Czyli skrzynki jeszcze były z drugiej strony, co nie tam tu przy jeszcze, bałwanowym. Tu są jeszcze skrzynki. W domku są skrzynki. Wszędzie są skrzynki tak naprawdę. Kwiatki? Przy bałwanach będą. Są tutaj, w których skrzynkach jeszcze widziałem kwiatki, ale nie wiem czy we wszystkich. Dobra. Dobra, Mufinka. Jak jest dziwne rzeczy? Gdzie ty jesteś w ogóle? Idę zobaczyć, co ty wymyśliłaś w ogóle. Mamy w ogóle nasiona pumpkin, w sensie. O matko, co to jest? Co? Ale to trzeba. Nie, tu trzeba zdecydowanie doprowadzić. Co? No, trawę, bo to źle wygląda, Mufinka. O trawę trzeba doprowadzić. Czekaj, ja mam pomysł. Ja ci pomogę doprowadzić tu trawę, żebyś tu miała wszystko pięknie, elegancko zachowane. Co ty na to? No dobrze, ale. Gdzie ty jesteś, Mufinka? Chodź tu do mnie. Ja właśnie zbieram rzeczy. To ja poza odcinkiem to po prostu doprowadzę tu trawę, pociągniemy tutaj dirtem od tamtej, ona powoli sobie tu przyjdzie. Halo! Czekaj, Mufinka, nie ma jej! Mufinka, to mała świnka, Mufinka. Co? Halo, Mufinka. Strasznie miły, zawsze. Jak jestem niemiły? Ja sadzę drzewka. Ej, gdzie ty jesteś? Naprawdę. Ja szukam w skrzyniach fajnych rzeczy. A ciebie tutaj nie ma. U bałwanów. A u bałwanów? A tam są, tam jest najmniej rzeczy. Najwięcej jest z tamtej strony. Teraz mi to mówisz? No nie, no, nie posuń się! Gdzie ty jesteś? Mufinka! O, cześć! Cześć, Mufinka! Widziałaś ile owiec? Zobacz, jakie wielkie stado mamy już. No. Panie Andrzejku, proszę wsiąść do lawy, żeby panu nie było zimno! Brakuje mi ziemi. Aha! No to tu mamy największy problem. No. Wiesz co, z ziemią będzie problem, trzeba iść nazbierać. W następnym odcinku dokończymy ten twój mostek, żeby już był elegancki, co ty na to? No jasne, już jest elegancki, ja tylko po prostu jeszcze go upiększysz. My w tym momencie lecimy, na razie wszystkim, widzimy się jutro! Pa!